Siemano widzę, witam w kolejnym odcinku z For Life na moim kanale. Mamy kolejny odcinek z handlu, prawda? Także na samym wstępie możecie zostawić łapkę, suba oraz zapraszam na mojego Discorda, link macie w opisie. Jeszcze szybka kwestia, jeżeli pod tym filmem uda wam się wbić 200 łapek, to jutro wpada kolejna część, także zachęcam do łapkowania. Dogadana fura, Fox 1.8, dajemy 41 koła za niego. 1.6 chodzą po 25 około, się może sprzeda 23, także tego wystawimy za 7 dych. I zobaczymy, jakie będą oferty. Albo nawet za 8 dych, bo widzę, że tutaj po 3 dychy ludzie wystawiają te 1.6. Witam serdecznie. I tu jest tak, gdy dałbyś za Uranusa 1.6 na Feldze, bla bla bla. No to dajmy 50. A tu Foxik, 41 koła, 1.8. Dzięki byku, pozdro. I od razu dogadaliśmy tego Uranusa. Spoczko jestem, sekunda jestem. A tutaj kolejne fury. 50 dla widza, ja ile oferowałem za dwie? 41. 6, 7, 3, 42 w takim razie. Witam serdecznie. Mamy Uranus 1.6, 55 kafli. Dzięki byku, pozdro. I czekamy na kolejnego ziomka, bo kolejne fury nam wpadną. Mianowicie dwa bobkaty. 1.1.6, drugi 1.8. I teraz tak. Pewnie trzeba będzie podjechać na LV urząd, prawda? Dobrze, parkujemy sobie. I już zgarniamy te dwie furki. Witam serdecznie. Ile mamy tam dołożyć? 44 koła. Jeden bobkat, 1.8, a ten bobkat miał ogranicznik i inne takie pierdoły. I drugi 1.6. Dobrze. Dzięki byku, pozdro. Mam jeszcze Wicka 1.4, to już kolejnego byśmy wzięli. Jeszcze za piątkę kolejnego Wicka 1.4 kupimy. Jasny gwint. Idę z powrotem. I również dzięki, pozdro. Pozdrawiam, Kamil. I tutaj do tunera lecimy szybko zdemontować wszystko. Czwórkę dostajemy. Odpaliliśmy 5 stówek, teraz tak, trzeba go wyklepać. Za demon dostaliśmy czwórkę. Też mamy 4 dychy zapłacone za 2 bobkaty. Tego wystawimy za 65, a ten drugi pewnie za 11. Bo wątpię, że będzie mi się chciało na tą drugą giełdę jechać. No zobaczymy, jak to z czasem będzie, bo to u mnie wygląda na razie tak, że te wszystkie inne furki poniżej 25 są porozrzucane po mapie, czy tam po przechowywalniach schowane i nie chce mi się ich ogarniać, bo to trochę roboty jest, jazda na giełdy tu i z powrotem. Nie, no ja to pierdzielę wszystko. Git. Lecę po kolejne fury. Kurna, no nie ma szans coś znaleźć w tych miejsc. Dobrze, że tutaj się znajdą zawsze. Patrzcie to, jaka fela. Jedziemy sobie na tą drugą giełdę, na LS. Powoli zaczniemy tamte fury wystawiać. Z taką felą to on za dwie dychy pójdzie. Teraz zobaczmy, po ile te wicki chodzą. To jest 1.4? 1.4, 14.5. Dobrze, to na tym się wzorujmy. 17. Patrzcie, on ma... E-transporter. To ja to kurde za bardzo okazyjnie wystawiłem. To trafia na LV. Za to można 3 dychy wołać. Ja to za piątkę kupiłem, pra? W takim razie zmiana kursu. Jedziemy na LV. Moi drodzy, 5 koła za tą BM-y my dali. Ja nie mogę. 32 to wystawmy, żeby było z czego zbijać. 8.5 dogadany bobkat, także jedziemy sobie na LS na giełdę. Sprzedamy tego, także ten drugi 1.8 musi zostać sprzedany za ponad 31.5. Wtedy będzie zysk. Dobra, parkujemy. I co? I do biura pewnie. Witam serdecznie. I tak, sprzedaż pojazdu. Bobkat 1.6, 8.5. Dzięki byku, pozdro. Dobra, dogadana LK 1.8 elektryczna za 270. Także zobaczymy, po ile to zejdzie. Myślę, że jako L to powinna spoko się sprzedać. Jak to będzie, tu nie wiem. Wystawimy ją sobie za 380, zobaczymy, jakie będą ofki. Witam serdecznie, działamy, czekamy na ofertę. Mogę pozdrowić do odcinka? Tak. Pozdrawiam Kulkę Fonosa z Wieruszowa, pozdro. Pozdro byku, dzięki za sprzedaż. Idziemy oglądać tą Elkę. To jest ta różowa Elka? O kurde. Dobra. Bierzemy to cacko. 375 dajmy, o. Czekam w środku. Dobrze, co sobie kupimy? Kupimy sobie szafterka. Siemka. 245 szafterka w sedanie na takso bodajże. Up 1 i 3. Albo 2. Nie pamiętam. Dzięki byku, pozdro. Wiecie, co ja z nim zrobię? Ja go nie wezmę na handel. Tylko nakupię sobie ich trochę, będę trzymał i kisił. Taki jest plan na nie. Witamy serdecznie. Kupimy sobie klubika 1.6 za 3 dychy. Ziomek do mnie na Discordzie napisał. Złożył taką ofertę, także luz. Już, akceptujemy. Gotowa 30 kafli. Dzięki byku, pozdro. 73 koła oferta za Uranusa. Jadę go sprzedać. Dobrze, wchodzimy sobie do biura. Witam serdecznie. Gdzie ten Uranus? Kurde, trochę nam się tu fur zrobiło i ciężko znaleźć cokolwiek.
73 koło. Dzięki byku, pozdro. 55 my za niego dali, o ile dobrze pamiętam. Także tutaj wpada 18 na 300. Dogadaliśmy sobie wymianę. Mianowicie dostaniemy shafterka. Kolejnego zresztą, jak widzicie, tutaj już jednym się poruszam. Ten ma up 1.4 i taxo. A dostaniemy shafterka up 1.4 taxo LPG. Jakieś tam wizu. Ten też chyba ma wizu delikatne. Może zderzaczki są pozmieniane delikatnie, ale nie wiem. I dodatkowo Senta 1.6. Za co? Za LK 1.8 w elektryku. Z tego co wiem, to tamten shafter tak samo jest w sedanie. Co z tym cackiem zrobić? Ja się zastanawiam nad tymi shafterami, bo jest pewna opcja, mianowicie. Dla mnie to jest niesamowite, że to auto jest w salonie wystawione za 120 koła. Witam serdecznie. Tak, wysyłamy ofertę. Pozdrawiam, Kubo. Dodajemy pojazd. LG Electric. I gotowa w wysokości 40 koła. Dostajemy Senta 1.6 i shaftera 1.6. Dzięki byku, pozdro. Sentinel jest w LS. Nie ma problemu. Zaraz po to podjedziemy. Teraz wam powiem, ile nas to wyszło. 310 daliśmy za dwie furki. Czyli tak jakby za Senta 100, za shaftera 210. Jest to git. Za tego zapłaciliśmy 245. Dużo za niego dałem, kurde, bo chciałem sobie shafterka kupić i sobie kupiłem, nie? A tamten, tak licząc, wyszedł nas 210, co jest bardziej doinwestowany. Bym sobie gdzieś tutaj chwilowo zaparkował. Mamy naszego Senta, też jest sedanie, zajebiście, to jest duży plus. To z tobą, shafterku, zrobić mi powiedz. Może do Czechu to podjadę i tu bez buta przyjdę po prostu. Będzie najlepiej, o. Ty, a to nie jest przypadkiem ten Sent, którego kiedyś kupiłem? On wygląda dokładnie tak samo. Był chyba odcinek wcześniej, czy tam dwa odcinki wcześniej. To 29 czy 36. Jak komuś się chce sprawić, możecie śmiało napisać w komentarzu, czy to jest to samo. Kurde, miejsce się znalazło? Niesamowite to jest. Poczekaj mi tu chwilę. Nie mów, że mi już wzięli tego shaftera, ja pędzę tutaj na marne. No żartujesz mnie, co? Czy on może w innym miejscu jest, a ja biegnę tam daleko niepotrzebnie? Aha, chyba mi już go wzięli, co? Jakiś Saryjczyk przyjechał go odholowo najwidoczniej. Oho, siedzi na lawecie. Ale dobra, widzowie, tak się prezentuje. A ja po niego biegnę na drugi koniec mapy. No to jest niewiarygodne. Widzicie tutaj dogadany sencik 1.6. Wchodzę sobie na serwer, zaraz go sprzedamy. Najbliżej będzie Red Sands. Tutaj nie podliczymy z żadnego zarobku, bo on poszedł na wymianę za LK 1.8. I dodatkowo wszystko się rozstrzygnie po tym, jak sprzedamy shaftera. Czyli teraz, żeby był jakikolwiek zarobek, shafter musi pójść za ponad 194. Także myślę, że to jest na luzie do osiągnięcia. Witam serdecznie, proszę bardzo. Gdzie jest nasz sentinelek? Tu. 116 kafli. Dzięki byku, pozdro. 34 koła za kluba. Czy ja chcę go za tyle oddać? Dobra, kij, ja za niego 3 dychy dałem i tak będzie zarobek. Oblecę giełdę i biorę. Dobra, niech będzie. To my w ten czas zajmijmy się, patrzcie, tu siedzi Bobcat mój czy organizacyjny? Organizacyjny, dobra. Już myślałem, że mi zdjęli z giełdy. Mamy shaftera drugiego, który pewnie trafił na PP, znając życie, tak? Przecho, parking, no jak żeby inaczej. Lecimy go odzyskać. Dobra, za ile ten shafterek tutaj stoi? 300. A tu mamy jeszcze Bobcata za 300. To jest mój czy nie? Właściciel, ostatni kierowca, no, mój Bobcat. Kurde, trzeba jeszcze go na giełdę wystawić. Dobra, jedziemy tego Golfa sprzedać i przy okazji sobie to cudeńko wystawimy. O, to tu jest ten Golf, nie? Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. 65 raz, 2, 3. Tyk. To sobie zaraz wystawimy. A to jest ten Golfik. Czekaj sobie tu. Już idziemy. Witam serdecznie pana. 35 kafli, klubik 1.6. Piątka nam wpada za niego. Dzięki byku, pozdro. Chyba piątka. Ja 3 dychy za niego dałem? Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz Bobkacik tutaj siedzi. 1.8 i licznik. Dobrze. Oho, handlarzyna. się trafił. To ty szukaj pan miejsca teraz. Ale dobrze, niech sobie chłopina zarobi na nim. Dogadamy sobie jeszcze Feniksa z tego co widzę. 30 kafli, 30 trochę dużo. 27 mogę zaoferować. Dobrze. Tu mamy tego shafterka, pyk, opłacamy. Jak widać, pięknie się prezentuje, fela do wywalenia. Tragedia jest ta felga. Luz. Kurde, zastanawiam się, czy brać tego Feniksa, bo tutaj ziomek chce za niego 3 dychy, ale 3 dychy to jest dość sporo jak za 1.4 na handel, bo tak to... Mi się chce z nim bawić. Na razie sobie odpuścimy, najwyżej później go weźmiemy. Zajmiemy się tym shafterkiem na początku. Shafterka sobie na razie schowamy, zobaczymy czy coś jeszcze mamy do ogarnięcia oprócz tego. Na razie jest wyklepany jeden z drugim i git.
Wejawic, kurwa, przekonał argument. Okej, okay. 255 ten szafterek z LPG idzie do sprzedaży. Może bić. Czyli plan był taki, aby go sprzedać za ponad 194, o ile dobrze pamiętam, tak? Jeszcze przy okazji tego wcześniejszego Feniksa sobie dogadamy, 1.4. 27 koła go ziomek puści, także git. Witam serdecznie. 27 kafli Feniks 1.4. Dzięki byku, pozdro. I tak, Merit 22, no to 29. I witam pana. No to tak, sprzedaż pojazdu. Który to był teraz? To był ten, 1.19, dobra. 255 kafli. Oferta wysłana, szafterek 1.6. Dzięki byku, pozdro. Szafterek sprzedany, to tak jak mówiłem wcześniej, 61 kafli wpada i zaraz dogadujemy kolejne furki. Troszkę spam mi się zrobił. Dobra, 24 test będzie za tego Merita. Dawaj, biuro ziomo. I tutaj, co będzie? Jaki będzie na nim zysk? Z 18 my za niego dali chyba, nie? Jak nie będę wiedział ile dokładnie, a raczej tak będzie, to wyświetli wam się na ekranie, także na luzie. Ja go już dawno temu kupiłem, te Merity coś nie schodzą. Ale to też ja tak wystałem na giełdzie te auta, że Merita zawsze sobie odpuszczałem, bo był gdzieś tam tańszy i go olewałem. Wolałem sobie te droższe fury na początku wystawić. Witam pana. Kurde, im wychodzimy stąd, stoję tylko i tu interesy załatwią. Mericik, 24 koła. Dzięki byku, pozdro. No z szósteczka chyba wpadła, nie? Ja miałem sobie tego Feniksa sprawdzić, gdzie on jest. Tu ziomek pisał, że on jest gdzieś na giełdzie, ale nie wiadomo czy zaparkowany, czy on stał gdzieś na poboczu. Odświeżyły mi się, nie odświeżyły mi się jeszcze te furki i to zajmie chwilę najprawdopodobniej. Także trzeba go znaleźć w inny sposób, to ten? Oczywiście, że nie. Nie mogłoby być tak pięknie, że sobie tu ustawię cenę i wjadę na to miejsce od razu. Ej, to ja mam inny pomysł. Ja pójdę po blistę i wystawię tutaj blistę, a tym odjedziemy. I ty sprzedajesz Merita? O, nagle kurna każdy tego Merita chce. Co jest? Jednak trzeba było go wystawiać, on się cieszy. Zainteresowaniem najwidoczniej. Nie daliśmy mu szansy najprawdopodobniej. Tu jest jeszcze sporo aut, jak widzicie, ale no nie chce mi się jechać tam na LS i wystawiać i tam nawet Mananka jest, to na San Fierro trzeba byłoby jechać. Działajmy sobie tutaj w tych okolicach. 37 kafli za blistę wołamy.